Nie mamy, moi drodzy, jeszcze października, czyli oczywiście spóki sezonu, a już mamy na Robloxie darmowe itemki w motywie halloweenowym i teraz właśnie wam je pokażę. Oczywiście link do nich dam wam w opisie i jak wiecie, naprawdę są one epickie i na przykład mamy tutaj Pumpkin Dynamic Heada, no mega epicki itemek, mega fajnie wygląda i myślę, że jak ktoś chce sobie zrobić awatara, moi drodzy, na Halloween, no to to będzie często używany itemek. Naprawdę spoczko, moi drodzy, to wygląda i jest to Dynamic Head, więc te, moi drodzy, oczy, ta twarz jest animowana, dlatego też chyba tak trochę tutaj to odstaje, moi drodzy, od teksturki Daydini, moi drodzy, ta twarz, ale ogólnie wygląda spoczko, także jest to naprawdę bardzo fajne. Oczywiście odbieram sobie ten itemek i to jeszcze nie wszystko, ponieważ mamy tutaj inne itemki i mamy na przykład, moi drodzy, Pleasant Vampire, Oni, Lucky Block Head, jakby ktoś z was chciał się przebrać, moi drodzy, za Lucky Blockczka, Alien Head, mamy jeszcze Purple Guy Face, mamy jeszcze Realistic Ice Head, mamy Red Face Up. Tą twarz chyba wam pokazywałem przy okazji, moi drodzy, już jakiegoś odcineczka, ale jako że jest to odcinek taki troszeczkę, no można powiedzieć, już halloweenowy, no to też wam chcę jeszcze raz to pokazać. Mamy jeszcze, moi drodzy, bundle i jest to bundle Jerry. Zobaczcie, jak to creepy wygląda, no mega creepy to wygląda, zobaczcie tylko to. Jeżeli chcecie mieć, moi drodzy, strasznego awatara, to jest to zdecydowanie bundle, którego powinniście użyć. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ oczywiście w katalogu pojawiło się masę, moi drodzy, kolejnych nowych, moi drodzy, twarzy. Także zobaczcie teraz tutaj sobie, jak tego dużo jest i je również możecie wykorzystać do waszego halloweenowego awatara, bo myślę, że tutaj niektóre itemki też, moi drodzy, będą, moi drodzy, jak najbardziej się do tego nadawać, oprócz tego, że są darmowe, to myślę, że na Halloween też niektóre z nich tutaj się nadadzą. Tu w ogóle mamy jeszcze w katalogu, moi drodzy, coś takiego. Zobaczcie to. Vaquita, nie wiem, czy dobrze to wymówiłem, czy nie, ale można nawet powiedzieć, moi drodzy, że jest to troszeczkę darmowy headless na Halloween, jakby ktoś chciał z was mieć. Jak sobie odpowiednio to zrobicie, inną fryzurę do tego, moi drodzy, ułożycie, no to, moi drodzy, macie darmowego headlessa też po części, więc też całkiem, moi drodzy, przydatny, uważam, moi drodzy, Dynamic Headsick. Mamy jeszcze oczywiście, moi drodzy, takiego bundla White Skeleton, także przy pomocy tego bundla możecie przebrać się nawet, moi drodzy, za kościotrupa. No i oczywiście, jeżeli chodzi o bundle, to również mamy inne. Zobaczcie, jak wiele się ich pojawiło i myślę, że niektóre z nich, na przykład ten też, Sad Pedro, na przykład też dość creepy wygląda, więc myślę, że tutaj te awatary również możecie wykorzystać do waszych halloweenowych, moi drodzy, kostiumów. No naprawdę mega dużo tego się pojawia. Polecam wam sobie jak najszybciej to sprawdzać i odbierać te itemki, te bundle, bo no, być może niektóre z nich będą później za robuxiki, więc polecałbym wam sobie je szybko odebrać. Zobaczcie, widzowie, to jestem już w grze i zobaczcie, jak ten Dynamic Head wygląda. Nawet jak mrygam, to zobaczcie, że ta twarz jest animowana, jak coś też mówię. Ruszam ustami, to też tutaj, moi drodzy, te usta się ruszają troszeczkę, także wygląda to naprawdę mega spoczko i myślę, że ten Dynamic Head będzie bardzo często używany, moi drodzy, do waszych kreacji właśnie na Halloween. No ja może sobie go wykorzystam, zobaczę, ale wygląda naprawdę, moi drodzy, fajnie. Może, moi drodzy, ta twarz mogłaby być troszeczkę bardziej dopracowana pod względem animacji, ale ogólnie, moi drodzy, naprawdę jest ok. I przypominam, że jest to darmowy Dynamic Head, więc naprawdę bardzo, bardzo fajny. Podsumowując, moi drodzy, są to naprawdę bardzo, bardzo fajne itemki, także polecam wam sobie je odebrać. Dajcie znać, który wam się najbardziej podoba i mi najbardziej podoba się po tych itemków, moi drodzy, ten itemek, ten Dynamic Head jest po prostu świetny. Także ja wam, moi drodzy, bardzo, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcineczka. Jeśli oczywiście wam się spodobał, to możecie oczywiście zostawić łapeczkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. To też pomoże, moi drodzy, rozwinąć mój kanał, także będę bardzo, bardzo wdzięczny, jeśli to zrobicie. Także jeżeli chodzi o ten odcineczek, to jest to już wszystko. Trzymajcie się, moi drodzy, no i cześć!